Gość Radia Płońsk. Lekkoatletyka zagościła dzisiaj w Radiu Płońsk. Gościem dzisiejszej audycji Damian Trzaska, brązowy medalista ostatnich Mistrzostw Polski do lat 23 w biegu na 200 metrów. Witam Cię, Damian. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Brązowy medal i jeden z największych sukcesów Damiana, na pewno największy sukces tego sezonu. Damian, powiedz słów kilka, bo nie miałeś jeszcze okazji się wypowiadać w mediach na ten temat, więc specjalnie dla Radia Płońsk jeszcze raz poproszę Cię o ocenę ostatniego startu tych Mistrzostw Białej Podlaskiej i tego szczęścia biegu właśnie na 200 metrów. No przede wszystkim na wstępie chciałem powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony z tego, że udało się zdobyć medal. Oczywiście po biegu na 100 metrów w finale, w którym zająłem 7 miejsce, czułem lekki niedosyt. No i jakiś tam wiadomo, lekki stres na mnie ciążył, że wiadomo, fajnie by było zdobyć medal, zwłaszcza z tym, że stałem wysoko w tabelach. No i jak udało się zdobyć nawet ten brązowy medal, choć też był lekki niedosyt, wiadomo, no to bardzo poczułem się uszczęśliwiony i tak kamień z serca sobie powiedziałem po biegu. Właśnie, ten sezon mógł być jeszcze bardziej udany. Bardzo niewiele brakowało do medalu podczas Mistrzostw Polski Seniorów, czyli tej najważniejszej lekkoatletycznej imprezy tego sezonu, najbardziej prestiżowej z punktu widzenia lekkoatletów. Tam czwarte miejsce w biegu na 200 metrów. Czego zabrakło? Przypuszczam, że jest też pewnego rodzaju niedosyt, bo mogły być w tym sezonie zarówno medale w imprezie do lat 23, jak i w imprezie seniorskiej. No przede wszystkim czułem się bardzo zmęczony już tego trzeciego dnia. Miałem trzy tak jakby biegi w nogach. No i tego dnia no trochę zbyt asekuracyjnie pobiegłem wiraż. No i tak zabrakło na końcówce, żeby dogonić chłopaków, no i wpadłem na metę jako czwarty. Był lekki niedosyt, ale to był tak naprawdę mój pierwszy start na takiej imprezie rangi seniorskiej, która była wszystko w telewizji transmitowane. No i podsumowując cały ten sezon, cieszę się, że taki debiut zaliczyłem, nie wyszło tak naprawdę źle. Ten sezon uznajesz za bardziej udany od tego poprzedniego. Byłeś też między innymi w kadrze na Mistrzostwa Europy Juniorów w Szwecji. Można powiedzieć, że ten postęp, który sobie założyliście z trenerem, udało się zrealizować? No przede wszystkim to chciałem zaznaczyć, że ten sezon jest dla nas bardzo długi jako lekkoatletów przez całą tę sytuację związaną z pandemią. Wszystko zostało przesunięte, wszystkie imprezy zagraniczne tak jakby zostały odwołane, nie było możliwości na jakiś występ. No i podsumowując, jestem zadowolony, mimo tego przeciągniętego sezonu udało się zdobyć medal, poprawić życiówki na 100 i na 200 metrów i jestem zadowolony. Drodzy Państwo, kariera Damiana też zaczęła się w sposób bardzo specyficzny. Na jego drodze stanął trener Zbigniew Majewski, który odszukał talent Damiana. Damian, wróćmy na chwilę do przeszłości, powiedzmy właśnie, jak wasze drogi z trenerem się zeszły i jakie były te początki twojej kariery, bo no przypuszczam, że jeszcze 4 lata temu nie przypuszczałeś, że będziesz startował w najważniejszych zawodach lekkoatletycznych i odnosił w nich tak dobre wyniki. Cała moja przygoda tak jakby sportowa zaczęła się od piłki nożnej, w którą grałem 10 lat w klubie MKS Ciechanów. W sumie dobrze wspominam granie w piłkę, zawsze mi się to podobało, no i właśnie tak jak pan wspomniał, nigdy nie przypuszczałbym, że zacznę tak naprawdę biegać, ale wszystko zaczęło się kiedy przeniosłem się tak jakby z technikum do liceum, no i wystartowałem na biegach przełajowych i wtedy właśnie trener Zbigniew Majewski zaproponował mi, żebym przyszedł na trening i spróbował się w sprincie. No to ja tak na początku podszedłem do tego trochę z uśmiechem na twarzy, bo nigdy nie sądziłem, że mogę być szybki, no ale patrząc z biegu czasu jestem zadowolony, że podjąłem tego decyzję i zrezygnowałem z piłki na rzecz lekkoatletyki. A powiedz choćby na zajęciach wychowania fizycznego podczas biegów, gdzieś nie było widać tego, że jesteś dużo szybszy od kolegów z klasy? No nigdy nikt mi tego nie powiedział, tak jakby czy w gimnazjum, czy w liceum. No właśnie, a sukcesy jak widać przychodzą znakomite. Tegoroczny brązowy medal młodzieżowych Mistrzostw Polski. Przerwa zimowa przed tobą, czas takiego roztrenowania. Powiedz, jakie cele na sezon zimowy najpierw, bo wiem, że planujesz w nim startować. Zastanawialiśmy się z trenerem nad zadebiutowaniem na 400 metrów na hali, spróbować swoich sił, ale to jeszcze zobaczymy, jak to wyjdzie. No wiadomo, stawiam się przede wszystkim na mocny trening, żeby dawać się zawsze 100% na treningach, a uważam, że jak będę dawał się wszystko, to wyniki przyjdą same i no, okaże się, co będzie. Prowadziliście pewien zakres zmian treningowych. Czy mógłbyś zdradzić rąbka tajemnicy właśnie, co zmieniliście w porównaniu z tym poprzednim sezonem i jakie są też te założenia treningowe? Ważne też, że kontuzje jakby omijają w ostatnim czasie, bo to też była twoja zmora w poprzednim sezonie. Nie pozwoliła ci w pełni rozwinąć skrzydeł i osiągnąć pewnie też takich celów i wyników, jakie sobie planowaliście.
Przede wszystkim zacząłem tak współpracę, przygotowanie motoryczne na siłowni z Jakubem Jezierskim. Poszerzyliśmy tak jakby współpracę i trener Majewski też jest z tego bardzo zadowolony, zarówno jak i ja. Cała siła wsi, wszystko poszło do góry. No i tak jakby no też ten sezon jest no dla nas specyficzny. No wszystko jest długo, jakieś testowanie różnych jakichś nowych ćwiczeń na siłowni i tak naprawdę teraz wszystko po ostatnim starcie będziemy sobie we trójkę analizować, żeby wyciągnąć wnioski na następny sezon, żeby było jeszcze lepiej. Powiedz, dla ciebie też to jest budujące, że trener Majewski to jest też jakiś odkrywca talentów innych lekkoatletów, między innymi też Tomka Majewskiego, którego na początku co prawda próbował w innej dyscyplinie, bardziej skocznej, ale to też jest budujące, że masz przyjemność pracować z trenerem, który no, ma już duże obycie, doświadczenie i nie jesteś pierwszym talentem, który potrafił odkryć. No jestem bardzo zadowolony z tej współpracy i to jest budujące, że trener ma oko do jakichś talentów i mam nadzieję, że moja kariera rozwinie się w jak najlepszy sposób. To jeszcze pogadajmy o planach też takich na sezon letni. Takimi celami będzie próba złamania 21 sekund w przyszłym sezonie na 200 metrów i być może 10 sekund i 50 setnych na setkę? Znaczy, tak jak wspominałem, ja tak naprawdę chciałbym się skupić tylko na treningach. Jeżeli będę dawał się 110% na każdym treningu, nie będzie żadnej kontuzji, to uważam, że naprawdę takie cele są możliwe do zrealizowania, ale nie chcę zakładać, ile pobiegnę, bo po prostu no jakoś tak nie słynę z tego, tylko po prostu skupiam się na treningach. Bo wiem, że jak dam zawsze się wszystko na treningach, to potem będzie bardzo dobrze. A czy jest, Damian, taki zawodnik być może, na którym się wzorujesz z absolutnego topu, z absolutnej czołówki, startujący w diamentowej lidze? Ktoś, kto jest postacią, do której chciałbyś się niejako technicznie być może biegowo zbliżyć? Na pewno na samym wstępie powiem, że oglądam diamentową ligę, lubię oglądać lekkoatletykę, jak zawodnicy biegają. Jakoś stricte nie mam takiego zawodnika, do którego chciałem się upodobnić. Uważam, że każdy z nas jest inny i tak naprawdę trzeba szukać tak jakby w sobie swoich najlepszych punktów i je tak naprawdę wzmacniać. I myślę, że jest jeden taki zawodnik, którym zawsze jakoś tak się oglądałem, zanim jest to Asafa Powell. Jamajczyk, tak. Tego życzymy, żeby Damian biegał co najmniej tak jak Asafa Powell, który bił rekordy świata. Damian Trzaska był gościem dzisiejszej audycji Gościa Dnia w Radiu Płońsk. Damian, ślicznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze jakbym mógł pod koniec, chciałbym tak naprawdę podziękować firmie Ciechanowa Auto Baltic, która zajmuje się wynajmowaniem samochodów, która umożliwiła mi właśnie bezpieczny i dobry transport na Mistrzostwa Polski. Dziękuję jej bardzo za współpracę. Chciałbym podziękować trenerowi Zbigniewowi Majewskiemu, Jakubowi Jezierskiemu za fantastyczne przygotowanie do tego sezonu i mam nadzieję, że nasza współpraca będzie się rozwijać coraz bardziej, rodzicom, całej rodzinie za wsparcie, przyjaciołom, którzy mnie zawsze wspierali, nigdy nie, jakoś nie stawali na drodze, zawsze wspierali mój, tak naprawdę moją pasję, Bankowi Spółdzielczemu w Płońsku za wsparcie klubu i mnie, no i to chyba na tyle, dziękuję bardzo. I trochę się uzbierało, ale ta pomoc była bardzo istotna, życzymy oczywiście kolejnych sukcesów Damianowi, kolejnych wywiadów w Radio Płońsk po medalach na najważniejszych imprezach w kraju, a później oczywiście Europie i świecie. Dziękuję. To była rozmowa z gościem Radia Płońsk.